Cześć kochani, to ja wasz Wolter. Witam was tylko na początku vloga z Warszawy, bo jedziemy ze znajomymi za miasto, gdzie dokładnie to wam pokażę. A teraz jesteśmy na Dworcu Zachodnim. Wyruszamy wprawdzie samochodem, ale umówiliśmy się stąd, bo wszystkim było wygodnie. Myślę, że to będzie ciekawy vlog. Dobra, dojechaliśmy po długiej drodze. Celem naszej wizyty są Katowice. Jesteśmy w wypasionym hotelu, który wam potem pokażę. Styl taki Giorgio Borgio, wypierdacze. Zaraz będziemy jedli kolację. Mam nadzieję, że będzie spoko. Do zobaczenia za chwilę. Witam was pierwszego i w sumie przedostatniego naszego dnia pobytu w Chorzowie i Katowicach. Jesteśmy w hotelu, i teraz jak on się nazywa, bo restauracja jest cesarska, hotel ma jakieś dwie nazwy, ale potem wam podam jego nazwę. No i jesteśmy na czymś, co lubię najbardziej, czyli na hotelowym śniadanku. Niestety tutaj wszędzie jest potwornie ciemno i jest mi trudno zrobić jakiś dobry filmik czy zdjęcie, dlatego na razie się skryłem tutaj przy stoliku, przy którym jest jakieś źródło światła, ale zapowiada się bardzo smacznie, bo bardzo ładnie pachnie. Już się nie mogę doczekać. Boże, lesnym tempą fają. Nie sfilmowałem śniadania, które już sobie nałożyłem. Pokażę wam resztki, ale było bardzo smaczne. Tyle się ostało po zażeraniu Woltera. Sernik naprawdę dobry, kawa naprawdę dobra, sok naprawdę dobry, a zaraz wam wrzucę foto tego, co tutaj było nałożone. Wychodzimy powoli z hotelu, idziemy do samochodu, żeby pojechać na Zwiedzańsko-Katowic, a tutaj zobaczcie nasz piękny hotel Rocco Barocco na pograniczu Chorzowa i Katowic. O nie, najgorzej nie jedziemy jednak samochodem, bo jest tak gorąco. Dobra, jesteśmy gdzieś na granicy Chorzowa i Katowic, chociaż wcale się nie zdziwię, jak się okaże, że ta granica nie istnieje. Jest oporowo gorąco. Wydaje mi się, że w ogóle tutaj jest smog. W Warszawie już dawno nie było. W Warszawie raczej jest chyba tylko, jak jest zima. Zaraz wam pokażę takie właśnie zadymione budynki. O proszę, i to jest właśnie mój brak wiedzy turystycznej. Okazało się, że mieszkamy dosłownie 300 metrów od Stadionu Śląskiego. I tutaj z nim jakaś wiąże się pierwsza atrakcja. Zaraz zobaczymy. I tu zobaczcie, takie właśnie zadymione te budynki. Nie wiem, czy to jest smog, czy jakieś takie czary lub inne gusła. O, Cardor Cafe. Czegoś takiego w Warszawie nie widziałem. Bierzemy kawę mrożoną. To nie jest dobre. Okay. Kawa już jest. Okazało się bardziej, że to jest deser kawowy, ale tak bywa. Wygląda to tak, więc naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. No i testujemy. Okej, to jest shake kawowy. Jest przepyszny, ale myślę, że dietetycznie nie jest to najlepszy pomysł. Ale naprawdę super pyszne. Muszę wam zdradzić, że jak tutaj jechaliśmy, to byłem święcie przekonany, że jedziemy do Krakowa. Bo znajomi zorganizowali spontaniczny wyjazd. No i potem mówię, Katowice, ale w sumie zawsze chciałem tu przyjechać i jestem tak pozytywnie zaskoczony. Na przykład te bloki, które widzieliście przed chwilą koło stadionu, nie ma pastelozy, nie są zielono-czerwone i tak dalej. Naprawdę przyzwoicie ładnie to wygląda. A teraz jesteśmy w Parku Śląskim, podobno jeden z największych parków w Europie. Przestrzeń jest bardzo sympatyczna, bardzo ładnie utrzymana. I jedziemy na jakąś kolejkę, dzięki której można zobaczyć to z góry. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Oczywiście pokażę wam widoki. O, już nawet kolejkę widać. Jesteśmy teraz na kilkudziesięciu metrach, przejazd trwa 16 minut i jest naprawdę czadowo, polecam. Jak będziecie w Katowicach, to próbujcie.
ciekawostka jest taka, że tutaj, zobaczcie, w centrum miasta jest park rozrywki, nazywa się Legendia. Znaczy zaraz wiem, że mnie skrzyżycie, bo okaże się, że to nie jest centrum miasta, tylko jakaś granica pomiędzy Chorzowem, Katowicami, a jak się nazywa? Sosnowiec, to miasto, którego nikt nie lubi. Ale zobaczcie, dosłownie centrum miasta i taki park, zjeżdżalnia, wow, ale ta zjeżdżalnia jest czadowa z tą ten. Dojechaliśmy już do chyba centrum Katowic. Pierwsza obserwacja jest taka, że tutaj mają w tramwajach taryfę odległościową, więc macie takie śmieszne kasowniki. I jak wchodzicie, przykładacie kartę? Jak wychodzicie, to przykładacie kartę? Ogólnie jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak miasto wygląda. Bardzo mi się tutaj podoba. Zaraz udajemy się do Muzeum Śląskiego. Zobaczcie, słynna plaża w Katowicach, palmy, woda, żyć nie umierać. Kolejna refleksja jest taka, że to jest o wiele goręcej niż w Warszawie. Jednak co południe to południe, ale po prostu czuję, że raz umrę. A, trochę się zgubiliśmy, bo jest przeniesione Muzeum Śląskie, mapy Google pokazują coś innego niż jest zgodne ze stanem faktycznym. Ja na razie robię małą przerwę, bo mam wrażenie serio, że umrę, już dawno mi nie było tak gorąco. Och, prawie Włochy. Jesteśmy już w Muzeum Śląskim. Kupiliśmy bilety. Mamy taki bilet rodzinny, który upoważnia do wejścia właściwie wszędzie. Idziemy zaraz na wieżę widokową, z której powinien rozciągać się fajny widok na Katowice. Jest teraz opór gorąco, ale pan ochroniarz powiedział, że by korzystać mimo upału, dlatego że jak tylko wiatr się na przykład zerwie albo zacznie padać deszcz, to oni te wieże zamkną, więc nasz wybór jest taki, że tam najpierw idziemy. Ale plus jest taki, że jest winda. No fajne te Katowice z góry. Mam wrażenie takie, że ta stara część wygląda bardzo podobnie do tego, co można we Lwowie zobaczyć z wieży ratusza. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne miasto. Słuchajcie, niesamowite jest to muzeum. Ja zaraz przestanę filmować, bo jednak ze sztuką fajnie zostać samemu. Oprócz takich klasyków mamy też bardzo fajną wystawę na dole, która jest taką ciemną wystawą. Wchodzicie, właściwie nic nie widać, to ma symbolizować górnicze korytarze i potem wychodzicie do światła. Wrażenie jest niesamowite. Taką sztukę współczesną to ja lubię. Do zobaczenia potem. My już po wizycie w muzeum, naprawdę warto tutaj przyjechać. A teraz idziemy jeść do jakiejś knajpy, która też jest na terenie tego muzeum i jest podobno bardzo, bardzo smaczna. No dobra, no i co my tutaj mamy? Po pierwsze, możemy sobie wziąć śniadanie do godziny 12. Widzicie, co tutaj serwują i w jakich cenach. Ale już jest po 12, więc niestety nic z tego nie wybierzemy. A byłoby fajne śląskie śniadanie mięsne. Natomiast... O, jakie mamy zupy? Aha, zupa sezonowa, azjatycki bulion wołowy, ale jak jesteśmy na Śląsku, no to jedyny chyba dobry wybór to pierogi z krupniokiem, czyli z kaszanką. No i ja już wiem, co chcę. Dobra, pierogi zamówione, do tego wziąłem też jeszcze do spróbowania zupę sezonową, która nazywa się leczo i podobno nie jest to leczo, tylko to jest zupa o smaku leczo. Jestem bardzo ciekawy. Mm, przy,
przyszły pierogi, zupa była ekstra, ale oczywiście jej nie nagrałem, bo jak ja się dorwę do żarcia, to zapominam o Bożym Świecie. Ale pierogi z krupniokiem są naprawdę ekstra. Tam jest też papiotek. Zobaczcie, mudro. Naprawdę super, super miejsce. O, a tuż pod spotkiem są food trucki, no ale nie idziemy, byśmy chyba umarli z przejedzenia. No a teraz jesteśmy w miejscu, do którego chciałem przyjechać od lat, czyli w Nikiszowcu. Po prostu w jedną chwilę przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii. To jest przepięknie, ta ceglana architektura jest niesamowita. Sami popatrzcie. Mówiłem, że Wielka Brytania, nawet flaga jest brytyjska jako detal architektoniczny. A teraz jesteśmy w takiej ładnej kawiarni w Nikiszowcu i zobaczcie, sprzedają tutaj lody w słoikach. Przeróżne smaki. Ale cena ta sama, 15 zł za takie słoiki. A tu taka ciekawostka, zobaczcie, przed kościołem stoi makieta Nikiszowca i to jest wypalone z cegły. Bardzo fajny pomysł i bardzo piękne miejsce. To jest właśnie nasz hotel, w którym mieszkamy, a tutaj okazuje się, że restauracja cesarska, w której mamy obiad, kolację i śniadanie, jest jedną ze 100 najlepszych w Polsce. Ciekawe, ciekawe. Zgadzam się, jeżeli chodzi o żurek. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj z roladą. Ej, powiem wam, że ten chłodnik smakuje dokładnie jak sos do Big Maca. W tej knajpie jest tak złe światło do filmowania, że darowałem sobie recenzję tej rolady, ale po prostu była przecudowna, przecudowna. W tej knajpie faktycznie, to jest restauracja cesarska w Chorzowie, mają przeznakomitą kuchnię śląską. Chłodnik z kolei jakoś mi niespecjalnie urwał, tak samo wczoraj jadłem szparagi też bez szału, ale ta kuchnia śląska, wczoraj żur, dzisiaj ta rolada, no rewelacja. I kotlet schabowy też był całkiem spoko, bardzo dobra panierka. Także mogę z czystym sercem polecić.